Dziękuję sygnalistom. Sztandar Polskiego Związku Łowieckiego proszę na salę wprowadzić. Dziękuję. Szanowni delegaci, bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników 24. Krajowego Zjazdu Delegatów. W sposób szczególny pragnę bardzo serdecznie przywitać delegatów, członków honorowych naszego zrzeszenia oraz zaproszonych gości w osobach. W sposób szczególny pragnę przywitać panią wiceminister środowiska, sekretarza stanu, głównego konserwatora przyrody, panią Małgorzatę Golińską. Pragnę również przywitać bardzo serdecznie wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, sekretarza stanu, pełnomocnika rządu do spraw związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pana Szymona Giżyńskiego. Pragnę bardzo serdecznie przywitać posła przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu do spraw Kultury i Tradycji Łowieckiej, pana Edwarda Sikorę. Pragnę bardzo serdecznie przywitać pana Stefana Traczyka, który znajduje się tutaj w zastępstwie profesora Jana Szyszko. Bardzo witamy. Witam wszystkich parlamentarzystów, posłów i senatorów Rzeczypospolitej, którzy przybyli na nasze spotkanie. Bardzo serdecznie pragnę powitać pana Andrzeja Koniecznego, dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Pragnę również przywitać kolegę Jacka Sagana, dyrektora Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska. W sposób szczególny pragnę przywitać panią profesor doktor habilitowaną Wandę Olech-Piasecką. Mam zaszczyt przywitać pana Wiktora Szmulewicza, prezesa Zarządu Krajowych Izb Rolniczych. Mam również zaszczyt przywitać pana Michała Kołodziejczaka i Juliusza Pająka, przedstawicieli AgroUnii. Mam również zaszczyt przywitać pana Teodora Rudnika, prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Jest mi niezmiernie miło, iż mogę przywitać pana Adama Stasiaka, sekretarza Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce. Również panią Beatę Kujawską, wiceprzewodniczącą Głównej Komisji Szkolenia Psów Związku Kynologicznego w Polsce. Mam zaszczyt przywitać księdza prałata doktora habilitowanego Wojciecha Frontczaka. Mam również zaszczyt przywitać księdza proboszcza Leszka Bieńkowskiego. Jest również z nami na tej sali wybitna osobistość profesor dr Dariusz Gwiazdowicz. Również mamy zaszczyt przywitać pana profesora doktora habilitowanego Jacka Hiszmańskiego. Mam również zaszczyt przywitać
zastępcę dyrektora do spraw naukowo-badawczych Instytutu Badawczego Leśnictwa, doktora habilitowanego Krzysztofa Stefańczaka. Bardzo serdecznie pragnę powitać również doktora inżyniera Piotra Gołasa, zastępcę dyrektora ekonomicznego Instytutu Badawczego. Jest również z nami pan Adam Dopierała, Sokolniczy Krajowy. Szanowni delegaci, chcę również bardzo serdecznie powitać liczne przybyłe media na dzisiejszy nasz Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego. Szanowni zebrani, zanim przejdziemy do realizacji porządku, przystąpimy do bardzo miłej uroczystości, a mianowicie ceremonii wręczenia odznaczeń łowieckich dla naszych zasłużonych działaczek i działaczy. Mamy zaszczyt wręczyć na dzisiejszym Krajowym Zjeździe odznaczenia zarówno państwowe, jak i związkowe. Ja bardzo proszę o odczytanie listy odznaczonych. Jeżeli chodzi o odznaczenie państwowe, mam zaszczyt poprosić panią minister Małgorzatę Golińską, aby w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej wręczyła odznaczenie państwowe. Bardzo proszę, pani minister. Thank you.
chwale Łowiectwa Polskiego. Nasz Bór. Ja może pomogę, bo to już umiem to robić. Dziękuję bardzo. Nie widzę. Jest? Bardzo proszę. Proszę tam podać mikrofon przenośny, żeby można było zgłosić kolegę. Jacek Seniów, okręg wrocławski, mandat 240. Chciałem zgłosić kolegę Witolda Daniłowicza z okręgu warmińsko-mazurskiego, prawnik z ponad 40-letnim doświadczeniem, doktoryzował się z prawa łowieckiego, pracował i studiował za granicą i do dzisiaj pracuje w różnych kancelariach, kilkadziesiąt publikacji prawnych właśnie z zakresu prawa łowieckiego, odznaczony medalem świętego Huberta. Przewodniczący Mazursko-Warmińskiego Okręgowego Zjazdu Delegatów. Dziękuję. Czy są jakieś inne kandydatury? Czy kolega się zgadza? Kolega Daniłowicz się zgadza. Dobrze. Czy są jakieś inne kandydatury? Nie widzę, nie słyszę. Wobec powyższego w kolejności zgłoszeń będziemy głosowali. Jako pierwszy został zgłoszony w kolejności kolega Sławomir Szczelczyk. Kto jest za tym, aby kolega Sławomir Szczelczyk był przewodniczącym dzisiejszych obrad? Proszę o podniesienie mandatu. Proszę. Prosimy firmę, żeby wyjaśniła, w jaki sposób głosować najpierw. Szanowni Państwo, głosujemy za... To głosowanie jest głosowaniem za podniesieniem ręki, czyli mandatu w górę. Później będziemy głosowali przy pomocy urządzenia do głosowania. Są koledzy, którzy w sektorach będą liczyli głosy i przekażą wyniki głosowania. Jeszcze raz. Komisja do liczenia głosów, to tak naprawdę ja powinienem jako prezes liczyć głosy, natomiast pozwoliliśmy sobie przygotować. Proszę. Już podamy mikrofon koledze. Proszę o podanie mikrofonu bezprzewodowego. To co pan liczy przy pomocy urządzenia tego typu? Tak, ale najpierw musimy poprosić firmę, żeby wyjaśniła, w jaki sposób się głosuje. Dobrze. Proszę kolego. Henryk Okarma, mandat numer 92, okręg krakowski. No szanowni państwo, nie możemy zgodzić się na taką procedurę głosowania. Po to mamy automatyczne głosowanie, które się nam wszystko wyświetli. Nie mamy komisji skrutacyjnej, bo jej nie mamy. W związku z tym po to dostaliśmy maszynki, żeby głosować. Ja nie widzę sposobu, żebyśmy podnosili mandaty teraz. Ktoś przechodził przez salę i to liczył.
No, z całym szacunkiem, ale tak nie powinno być. Dobrze, to wobec powyższego poproszę... Profesorze, poproszę teraz... Tylko prosimy, bardzo pani prezes, przepraszam, tylko prosimy o instrukcję głosowania, bo ludzie nie głosowali tymi maszynami. Proszę mi pozwolić dokończyć, panie profesorze. Proszę pana przedstawiciela firmy, która obsługuje dzisiejsze nasze obrady, aby wyjaśnił, jak, w jaki sposób należy dokonać głosowania. Bardzo proszę. Witam państwa bardzo serdecznie. Każdy z państwa powinien otrzymać delegatów, powinien otrzymać takie urządzenie do głosowania. Bardzo proszę przyjrzeć się temu urządzeniu teraz. Tutaj w górnej części raz na około 3 sekundy powinna mignąć niebieska dioda. To oznacza, że urządzenie jest włączone i gotowe do pracy. Będziemy używali dzisiaj tylko tych trzech przycisków u góry. Zielonego z napisem tak, kiedy są państwo za uchwałą. Żółtego z napisem WST oznaczającego głos wstrzymujący. I czerwonego z napisem nie, jeżeli są państwo przeciwko. I głosowanie, już to pierwsze, będzie głosowaniem wyborczym. Tutaj na ekranie i na tych ekranach na sali wyświetlą się nazwiska obu kandydatów, a następnie będą państwo mogli zagłosować na jednego z nich. Mają państwo tylko jeden głos za kandydatem i głosowanie będzie odbywało się po kolei. Najpierw nad pierwszym kandydatem z listy, wtedy jego nazwisko będzie się wyświetlało na całym ekranie, następnie nad drugim kandydatem z listy. Dlatego, że mamy tylko jedno miejsce do obsadzenia, mają państwo tylko jeden głos na tak, jeden głos za kandydatem. Jeżeli zagłosują państwo na pierwszego, to nie mogą już państwo oddać głosu za na drugiego. Głosy przeciwko i wstrzymujące nie są limitowane, także mogą państwo zagłosować przeciwko każdemu z kandydatów albo wstrzymać się od głosu za każdym razem. W momencie, kiedy zostanie uruchomione głosowanie, na tych ekranach właśnie wyświetli się opis tego głosowania i wyświetli się taki symbol domykającego się koła. To będzie oznaczał dla państwa czas na oddanie głosu. Nie wiem, czy przeprowadzimy jakieś próbne głosowanie może? Nie, myślę, że tak, wiesz. To ja w takim razie poproszę kolegę, który włączy dla państwa takie głosowanie testowe i jak tutaj na ekranach pojawi się właśnie opis tego głosowania i w momencie, kiedy pojawi się taki symbol domykającego się koła, mogą państwo już oddawać głosy. Poprzez wciśnięcie przycisku, jaki reprezentuje państwa głos. Także bardzo proszę. W momencie wciskania na chwileczkę to światełko u góry zaświeci na zielono, po czym zgaśnie i do końca głosowania już nie powinno się włączać. Także bardzo proszę, niech każdy z państwa wciśnie dowolny przycisk z tych trzech u góry. Można kilkakrotnie, to i tak niczego nie zmieni, tylko raz głos zostanie wysłany, ale dla pewności, że wszystko jest ok, możemy kilkakrotnie wcisnąć ten przycisk. Chwileczkę. No i tutaj widzą państwo teraz wyniki tego głosowania. Proszę. Szanowne koleżanki i koledzy, a kto ma podejmować decyzję w sprawie, jak będziemy głosować? Czy kolega prezes jednogłośnie, czy kolega, który zgłaszał wniosek? Ja myślę, że przegłosujmy ten wniosek. Czy głosujemy za wyborem prezydium, czy przewodniczącego naszych obrad przez podniesienie mandatów, czy przez maszynki? Dziękuję. Jeszcze może zapytam, czy są jakieś pytania? Przepraszam państwa, ja zapytam jeszcze, czy są może jakieś pytania odnośnie tego systemu do głosowania. Może się nie udać jednak. A w jaki sposób przegłosować to, jaki będziemy chcieli głosować? Czy też pilotami, czy też ręcznie? Kolego, szanowni delegaci, ale ja bardzo proszę o spokój. Ja uważam, że kolegi, pytanie jest troszeczkę retoryczne, ponieważ w jaki sposób mamy przegłosować, czy chcemy głosować przy użyciu pilotów, czy przy użyciu mandatów. Także myślę, że oddalam ten wniosek. Proszę, szanowni koledzy, oczywiście głosujemy przy użyciu urządzenia do głosowania, skoro go mamy, zapewnia on jakiś nam komfort i tajność. Także poddaję pod głosowanie. Czy urządzenie do głosowania jest gotowe? Jest gotowe, mam informację. Szanowni delegaci, kto jest za tym, aby kolega Sławomir Szczelczyk prowadził dzisiejsze obrady? Proszę o głosowanie.
Zakończyło się głosowanie. Kto jest za tym, aby kolega Daniłowicz Witold był przewodniczącym dzisiejszych obrad? Proszę o głosowanie. Bardzo dziękuję za tym, aby dzisiejsze obrady prowadził kolega Szczelczyk Sławomir. Głosowało 144 delegatów. Za tym, aby kolega Daniłowicz Witold prowadził dzisiejsze obrady, było 107 delegatów. Wobec powyższego ogłaszam, iż przewodniczącym dzisiejszego zjazdu, a zarazem prowadzącym, będzie kolega Szczelczyk Sławomir. Bardzo gratuluję koledze wyboru. Proszę przystąpić do czynienia swoich powinności, kolego. Szanowni zaproszeni goście, szanowne koleżanki, szanowni koledzy, chciałem bardzo serdecznie podziękować za wybór i pozwolić się mi, proszę, o przygotowanie do procedowania dzisiejszego krajowego zjazdu. Dziękuję pięknie. W momencie sytuację bez wyjścia, bo jeżeli nadajemy, to podejmujemy uchwałę o nadaniu. I drugi raz głosowanie nawet en bloc tych samych nazwisk jest totalną bzdurą, bo będziemy mieli zupełnie inne wyniki tego głosowania niż głosowania w momencie, kiedy nadajemy godność albo nie nadajemy. Dobrze, dziękuję. Kolego Łacic, przyjmujemy do głosowania w tej chwili następujące propozycje. Kto jest z koleżanek i kolegów i będziemy głosować w formie zgłaszanych poprawek. Pierwsza poprawka była kolegi Daniłowicza. Druga, czy ewentualnie chcecie, koledzy, połączyć technicznie zmianę kolejności? Nie. Głosujemy osobno. Dobrze. I trzecia to jest uchwalenie porządku obrad bez zmiany. Uważam, że zmiana techniczna jest korzystna, dlatego jestem za przyjęciem pierwszego porządku obrad o następującą zmianę. Kto dotyczy punktu 18 i 19 i nieprzyjmowania punktu B. Tak, kolego Daniłowicz? Jeszcze raz. Ja się trochę zgubiłem. Bo ja też się zgubiłem. No, ja nie jestem specjalnie lotny, no to dlatego, ale ja proponowałem usunięcie punktu 19 w całości i zmianie w punkcie... Dziękuję bardzo. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, przyjęliśmy porządek obrad. Czy bez zmian? Tak, kolego Łacic. Ja mam pytanie do kolegi przewodniczącego. Czy głosujemy w formie statutowej, czyli zwykłą większością głosów, czy raz głosujemy zwykłą większością głosów, a raz tylko i większością głosów?
Dlatego, że po pierwsze głosowanie na przewodniczącego zjazdu odbywało się zwykłą większością głosu, czyli wbrew teoretycznie zapisowi statutu, natomiast to głosowanie nieuprzedzone przez kolegę przewodniczącego odbywało się zwykłą większością głosów, czyli oddawanie głosu tak, że nie i wstrzymuje się. W związku z tym ja stawiam wniosek o przeprowadzenie reasumpcji tego głosowania, dlatego że część delegatów nie wiedziała, w jaki sposób oddać głos i czekała, teoretycznie biorąc, na głos przewodniczącego, który powie, kto jest przeciw i kto się wstrzymał. A takiego sformułowania nie było. Kolego Łacic, ja bardzo przepraszam, ale jest coś takiego jak jeszcze obowiązujący statut Polskiego Związku Łowieckiego, w którym jest wprowadzone pojęcie głosowania zwykłą większością głosów. I ten statut nas obowiązuje, wszystkich. Tłumaczenie tak szacownemu gronu, jakim sposobem głosujemy, uważam, byłoby to jako faux pas dla wybranych członków na Krajowy Zjazd Delegatów. Jeśli chodzi o przewodniczącego, w którym również brałem udział, też było to głosowane zwykłą większością głosów. W związku z tym procedujemy tam, gdzie mamy procedować, zgodnie z zasadą statutową, zwykłą większością głosów.